Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować sztuczkę, którą pewnie sporo osób zna, jednak dla nowych osób może być ona wybawieniem. Ale zacznijmy od początku. Nasiona, które dostaniemy od ptaków, możemy posadzić. Najlepiej na ulepszonej działce rolnej. Mało kto używa podstawowej wersji, bo jest niewiele tańsza, a dwa razy gorsza. Roślina będzie rosnąć przez następne około 2 dni. Możecie jednak użyć nawozu, aby przyspieszyć ten proces do tu i teraz. Będzie to kosztować 2 kupy albo 8 zgnilizny. Możemy otrzymać z niego takie jedzenie jak arbuzy, duriany, granaty, bakłażany, dynie, marchewki, kukurydze czy smocze owoce. Najlepsze jest to, że każda roślina ma jakieś zastosowanie. Nieupieczona kukurydza daje aż 25 głodu i możemy jej użyć do upieczenia ciasta pudrowego, będącego prawie nieskończoną przynętą. Marchewki mogą być świetnym warzywem do gotowania pierogów lub mogą być dane królikom, by uzyskać ich przyjaźń. Dynia daje aż 37,5 głodu, a jej upieczona wersja dodatkowo 8 zdrowia i może być wykorzystana do stachana wróble, dyniowych ciastek, które świetnie regenerują sanity i głód, albo dyniowej latarni, która przez 10 dni będzie mogła Wam wskazywać ognisko, chociaż może akurat lepiej jest użyć tych świetlików do kapelusza górnika, a dynię zjeść. Bakłażan fajnie regeneruje zdrowie, bo upieczony daje aż 20 punktów i na dodatek daje 25 głodu. Granat upieczony również odnawia 20 zdrowia. Upieczony arbuz regeneruje aż 7,5 sanity, może chronić przed ciepłem jako modny melon lub zostać ugotowany wraz z dwoma patykami i lodem, co da Wam lody dające aż 20 sanity i schładzające postać. Jednak królem warzyw i owoców jest smoczy owoc, który może zostać użyty do ugotowania smoczego ciasta dającego aż 40 zdrowia, 75 głodu i 5 sanity. Wystarczy użyć 3 patyki. Jednak szanse na to, że otrzymamy taki fajny owoc, to tylko 5%, czyli średnio co 20 plon. Możemy jednak oszukać prawdopodobieństwo za pomocą klatki dla ptaka wytwarzanej z 2 papirusów, 6 złota, 2 nasion i ptaka. Aby go złapać, będziecie potrzebowali albo pułapki na ptaki, albo zabijcie patrzącą roślinę tuż po tym, jak zje ptaszora. Kiedy podarujemy mu jakiś plon, będziemy mieli szansę na otrzymanie do 2 nasion, z których urośnie na 100% dana ptakowi roślina i 50% na zwykłe nasiona. Oznacza to, że kiedy prawdopodobieństwo się zlituje i da Wam pierwszy smoczy owoc, koniecznie podarujcie go ptakowi. W ten sposób będziecie mogli na waszych farmach hodować tylko ten jeden użyteczny owocek. Pamiętajcie, żeby przed przetwarzaniem plonów zawsze się upewnić, że macie tyle nasion, żeby móc ponownie obsiać wszystkie działki. Czyli jeżeli mamy 10 działek rolnych i 10 owocków, dajemy je ptakowi, dopóki nie otrzymamy 10 nasion, a resztę możemy zjeść. I istnieje coś takiego jak w przeciwieństwie smoczego owocu, czyli durian, prawdopodobieństwo, że go otrzymacie, jest takie same jak na smoczy owoc, ale po zjedzeniu obniża Wam sanity i zdrowie. Czyli jest niemalże bezużyteczny. Niemalże, bo nasiona konkretnych warzyw dają aż 10 głodu. Oznacza to, że kiedy idziecie na ultra długą wyprawę i nie macie bundling wrapów, możecie wziąć dużo nasion warzyw, bo gniją one aż 40 dni i z pomocą 15 przeciętny Wilson może się nimi najeść. Aha, i po 30 użyciach działki rolne zostają wyjałowione i będziecie musieli je nawieść dwoma kupami. To tyle w temacie działek. Teraz chciałbym Wam powiedzieć, że w tym roku jadę na Pyrkon. Dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, że jest to zlot fanów gier i fantastyki. I jeżeli ktoś z Was też jedzie i być może przebiera się za kogoś z Don't Starve, to może dać znać. Jak uda mi się kogoś w takim cosplayu złapać, to chętnie go pokażę, oczywiście za jego zgodą. Dziękuję więc za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.